może być szokujące dla niektórych osób? To jest bardzo dobre pytanie. To pytanie mnie totalnie zaskoczyło. Cześć, dzień dobry, witajcie po przerwie. Zapraszam dzisiaj na Q&A, w którym odpowiem na pytania z Instagrama. Jeżeli ktoś z Was nie ma Insta, a chciałby mnie o coś zapytać, to napiszcie w komentarzu literkę P, dwukropek i swoje pytanie i za jakiś czas nagram kolejną część Q&A, w której odpowiem na te pytania z YouTube'a, tak żeby wyrównać szanse osób, które po prostu nie mają Instagrama, a mają do mnie jakieś pytania. Także witam raz jeszcze, strasznie się cieszę, że wracam na YouTube po przerwie, która tym razem nie była moim wyborem. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego mnie nie było, to zachęcam do obejrzenia ostatnich odcinków Vlogmas, bo tam wszystko wyjaśniam. Także kochani, zaczynamy i pierwsze pytanie odnosi się do przyczyny mojej nieobecności. Jak zdrowie i pozdrowienia, pozdrawiam Aniu. Zdrowie całkiem dobrze, dziękuję, progresuję co kilka dni. Coś tam się nowego wydarzy, także ogólnie naprawdę dobrze, trochę wolniej teraz wszystko robię i wolniej żyję. Wróciłam do pracy, ale pracuję mniej i muszę Wam przyznać, że to tempo mi bardzo odpowiada, bardzo. Ja lubię, jak dużo się dzieje, ale w zeszłym roku to było aż za dużo wszystkiego, więc tutaj mam nadzieję lepiej w tym roku się zorganizować, albo po prostu mniej rzeczy sobie planować, no nie? Więc taki mam cel. I tu w ogóle płynnie przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie cele zawodowe na ten rok? To, co dla mnie w tym roku jest, słuchajcie, najważniejsze, tak szczerze, to to, żeby się jeszcze lepiej zorganizować i praca, którą wykonywałam jak dotychczas i będę dalej wykonywać, żeby była wykonana w nowym systemie organizacji, takim trochę poprawionym, który sprawi, że właśnie będę miała więcej przestrzeni na robienie innych rzeczy poza pracą. Jeśli chodzi o inne cele zawodowe na ten rok, to część z nich chcę zachować dla siebie. Jak będą pewne rzeczy się dziać, to oczywiście będziecie o tym wiedzieli, ale nie chcę zapeszać, nie chcę falstartu, więc tak. Dużo dostałam miłych słów, także bardzo dziękuję za wszystkie komplementy typu jesteś wspaniałą kobietą, pełną pasji, otwartości, miłości. Życzę Tobie, aby nowy rok upłynął w spokoju, chyba by to ucięło. Także bardzo dziękuję, miód na moje serce i Wam też oczywiście wszystkim życzę udanego roku, pełnego pomyślności, zdrowia i tego, żebyście sięgali po swoje i się nie poddawali. YouTube czy Instagram, gdzie Ci się lepiej pracuje? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ostatnio na Instagramie jestem hiperaktywna. Właśnie w zeszłym roku mój Instagram bardzo się rozwinął dzięki temu, że w końcu było wiadomo, jak rozwinąć konto. Bo wcześniej ten algorytm działał bardzo kapryśnie, a teraz wiedzieliśmy my wszyscy twórcy, co dokładnie robi, czyli codzienne publikacje, rolki i tak dalej. Ten format rolek okazał się dla mnie fantastyczny, dlatego że ja kocham formę wideo. I to też wiąże się z tym, że ja zaczynałam jako youtuberka 11 lat temu, bo w tym roku mój kanał będzie obchodził 11-lecie. W zeszłym roku nie świętowaliśmy 10-lecia, bo sobie postanowiłam, że będę świętować, jak będzie 100 tysięcy, że dla mnie to jest takie bardziej wymowne niż liczby, niż lata. 10 lat wolę na 100 tysięcy nagrać jakiś odcinek special i właśnie świętować. Więc kochani, tutaj moc w Was, zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to wtedy będzie większa szansa, że dobijemy do tej stówki jak najszybciej. No i do czego zmierzam, że ten YouTube to jest ten ja. Ja zaczynałam właśnie jako youtuberka, Instagram pojawił się dopiero po jakimś czasie, ale Instagram jest taki bardzo szybki, prosty, bardzo łatwo jest robić content na Instagram, montować go, łatwo w sensie zaangażowania czasu, no bo wiedzę też musimy na start mieć całkiem sporo, żeby tworzyć formaty wideo, ale jak już tę wiedzę mamy, no to Instagram jest bardzo łatwy, szybki, montaż, publikacja to jest takie szybkie. YouTube natomiast jest bardzo skomplikowany, w sensie takim, że wszystkie tytuły muszą być przemyślane, musimy robić bardzo dobre miniatury, żeby wyłapać uwagę widza. Przez to, że YouTube zmienił się na niekorzyść twórców, którzy robią, tak jak ja, tematykę lifestyle'ową, którzy są od dawna,
którzy nie są ogromnymi kontami, więc tutaj YouTube jest dużo trudniejszy też pod względem właśnie dalszego utrzymania uwagi widzów, rozwoju, no i samo stworzenie jednego materiału zajmuje, ojej, kilkadziesiąt razy tyle czasu, co zrobienie krótkiej formy wideo na Instagram, ale mimo wszystko najbardziej na całym świecie kocham YouTube. Instagram też uwielbiam, super się tam czuję, bardzo dobrze się odnajduję też właśnie w tym, jak ukierunkowałam swoje konto przez ostatni rok, ale no YouTube to YouTube, ja jestem vloglola, youtuberka, więc bardziej kocham YouTube. Dawno mnie nie było u Ciebie, zastanawiałam się, czy robiłaś plastykę powiek. Tak, w lutym zeszłego roku robiłam plastykę góra i dół i na temat tej plastyki potem będzie jeszcze jedno pytanie, więc zostań koniecznie do końca, bo ono naprawdę jest ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o ten zabieg. Chciałabym posłuchać więcej o tym momencie, jak zostałaś sama z oliwką. Miałaś gorzej z kasą. Jak zostałam sama z oliwką, to był to dla mnie najtrudniejszy czas na tamten moment, na przestrzeni ostatnich lat mojego życia. Musiałam wszystko przeorganizować, zmienić absolutnie priorytety. Całe moje życie się zmieniło, dlatego że zanim zaszłam w ciążę, ja miałam takie kilka lat, gdzie byłam taka szalona, dużo podróżowałam, dużo imprezowałam, byłam totalnie niezależna, korzystałam z tego, że wyprowadziłam się z domu, gdzie no nie do końca mogłam być sobą i robić to, co czułam, że chcę robić, więc odreagowywałam dość intensywnie. No i potem jak zachodzisz nagle w ciążę, to twoi wszyscy znajomi, którzy cię uwielbiali i nosili na rękach, bo byłaś imprezowiczką i szaloną dziewczyną numer jeden, która godziła się na każdy spontan i w ogóle wiele tych spontanów sama inicjowała, a w ciąży staje się nudną kluchą, która najchętniej by siedziała pod kocem i rozmawiała o zdrowym odżywianiu. To już była ogromna zmiana i potem jak Oliwia się urodziła, byłyśmy same, zanim tam, wiecie, ruszyła rozprawa alimentacyjna. To był naprawdę bardzo ciężki czas, ale też piękny, on mnie ukształtował, on pozostawił niesamowite wspomnienia w mojej głowie i też myślę, że przez to, że byłyśmy same, to właśnie z Oliwią zbudowałam od pierwszych dni jej życia taką unikatową relację mama-córka, która trwa po dziś dzień. Bo ja często też dostaję pytania o to, jak sobie radzić z nastolatką, jak budować relacje. Okej, są rzeczy, które możemy naprawić, przepracować, ale dużo łatwiej jest jakby cały proces macierzyński po prostu przejść od pierwszych dni życia i myśleć o tym budowaniu relacji, odkąd jesteśmy tak naprawdę w ciąży. Czyli żeby się edukować, jak to robić, myśleć o tym i potem podejmować po prostu jak najlepsze, jak potrafimy decyzje, no bo nie ma co tutaj mówić, że nie wiem, ktoś jest super rodzicem, a ktoś jest słabym rodzicem. Uważam, że każdy jest dobrym rodzicem dla swojego dziecka i tyle. Na tyle, na ile potrafi, nie? Chodzi mi o takich, wiecie, normalnych rodziców. Więc jak macie ochotę, nagram osobny odcinek na ten temat, także napiszcie mi też w komentarzach, czy chcecie posłuchać właśnie o tym, jak to było być samotną mamą, jak wyglądała wtedy moja organizacja, gdzie pracowałam, jak zarabiałam, ile zarabiałam, jak przy małym budżecie sobie dawałam radę, z czego rezygnowałam. No, to może być naprawdę bardzo ciekawe. Ja chętnie wrócę do tych wspomnień, bo dla mnie są naprawdę taką moją dumą, ale też częścią mojej historii. Ja się w ogóle nie wypieram żadnego etapu swojego życia i historia jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. No dobra, moi drodzy. Czy mam w planach jakieś operacje plastyczne? Absolutnie nie. Nie chcę robić żadnych poważnych operacji. Po pierwsze, nie mam takiej potrzeby. Jestem zadowolona z tego, jak wyglądam. Nie chcę w ogóle nic zmieniać w swoim wyglądzie, tak wiecie, tak mocno właśnie operacją plastyczną. Po drugie, nawet gdyby coś tam chodziło mi po głowie, to po tym, co przeszłam z powikłaniami po plastyce powiek, nie mam w ogóle najmniejszej ochoty na żaden zabieg, włączając zrobienie implantów zębów, które miałam zaplanowane na zeszły rok i stwierdziłam, jakby ja się tak zablokowałam, że stwierdziłam, że jeżeli ode mnie zależy, czy ja w ogóle wykonam te implanty, czy kiedy je wykonam i mogę podjąć decyzję, żeby tego nie robić i nie ryzykować, że znowu coś może pójść nie tak i znowu będę wyłączona ze swojego normalnego życia, to ja nie chcę podejmować tej decyzji, nie? Jak mi się zmieni, to dam wam znać, ale na razie w ogóle no, nie ma takiej opcji, nie? Czasami jesteś strasznie przymądrzała, dlaczego? Może być tak, że to jest po prostu twoja perspektywa, może być też tak, że czasami jak się radykalnie może radykalnie to za mocne słowo, ale jak mam swoje zdanie na jakiś temat, jak jestem asertywna, jestem pewna siebie,
to mogę niektórym ludziom wydawać się właśnie jakaś przemądrzała, bo w Polsce często tak jest, że ludzie, którzy są asertywni, potrafią mówić nie, to o nich się mówi, że oni są chamscy, że nie szanują czegoś tam i tak dalej. To w ogóle dla mnie jest absurdalne, bo zupełnie tak nie jest. I bądźcie asertywni i nie słuchajcie tego, co mówią inni ludzie, bo asertywność daje nam przede wszystkim szacunek do samych siebie i z czasem szacunek innych do nas, więc absolutnie warto być asertywnym. Wręcz jakby nie powiedziałabym nigdy w życiu, że jestem przemądrzała, bo jestem osobą, która nie wypowiada się raczej na tematy, na których się nie zna, których nie jest pewna, wolę pewne rzeczy przemilczeć, a nawet jeśli, to lubię podawać źródła, na przykład skąd wiem coś tam. I tyle, no jeżeli ktoś z Was ma jakby inaczej mnie odbiera, inne odczucia, okej, ja to w pełni akceptuję, no bo każdy z nas ma inną perspektywę ludzi, inaczej postrzegam świat, ktoś, kto dla mnie wydaje się super miły, dla innej osoby może być totalnym gburem, no i tyle. Co z Pani studiami? Ja studia skończyłam wiele lat temu, w zeszłym roku byłam na kursie coachingu, normalnie certyfikowanym, uzyskałam dyplom, on trwał około chyba pół roku z tego, co pamiętam, także jeżeli jakby to masz na myśli, to ten dyplom zdobyłam. W tym roku też na pewno dalej będę realizować swoje cele, rozwijać się i wzbogacać wiedzę, więc chodzi mi po głowie jeszcze kurs mentoringu, bo zarówno coaching, jak i mentoring przydają mi się w mojej pracy z ludźmi i też kiedy szkolę. Cały czas korzystam z wiedzy właśnie z metod coachingowych. Uwielbiam absolutnie, każdemu polecam, więc tak. A studia jako takie, gdybym miała robić jakąś, nie wiem, długą podyplomówkę czy coś, to w ogóle nie mam takich planów. Raczej to są plany na jakieś takie krótsze kursy, ale takie bardzo intensywne. Jak wyglądały początki Piotra i mojej córki? Bardzo dobrze, oni od razu złapali wspólny vibe, Oliwia wtedy była malutka, jak się poznaliśmy, zaczęliśmy być parą, więc jakby no tutaj nie miałam w tej kwestii żadnych jakichś problemów. Obie po prostu bardzo go polubiłyśmy, więc tak. Czy po porodzie miała Pani problemy z pęcherzem? Nie, nie miałam takich problemów. Miałam jakieś tam zwykłe zapalenie pęcherza parę razy w życiu, ale to w ogóle nie było związane z ciążą. Ile miałaś lat, jak się rozwodziłaś? To pytanie mnie totalnie zaskoczyło, bo ja nigdy się nie rozwodziłam. To może być mylące, no bo jakby mamy rodzinę patchworkową, ktoś faktycznie może myśleć, że ja wcześniej miałam męża, ale nie. Nie miałam wcześniej męża, byłam dwa razy wcześniej zaręczona. Zanim trzeci raz zaręczyłam się, za trzecim razem zaręczyłam się z Petem, który doprowadził mnie do ołtarza, jak to brzmi, no ale tak było. I tak, dwa razy uciekłam, jakby wcześniej byłam uciekającą panną młodą i też niedoszłą panną młodą, więc nie planuję rozwodu, mam nadzieję, no nie chciałabym się rozwodzić. Ja wierzę w miłość pogrób i jestem taką romantyczką, a kiedyś w ogóle zupełnie taka nie byłam, ale teraz tak mam. Też jakby moje doświadczenie życiowe i obserwacje otoczenia mnie skłania ku takiej myśli, że to jest po prostu coś przepięknego. Nie każdemu jest dane przejść taką ścieżkę, ale niektórym ludziom dana jest jakaś tam połówka i no i to jest piękne. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, czy raczej jesteście, że także nie, ślub to nie, długi związek to nie. Napiszcie na dole. Wiem, że to młodsze pokolenie jest takie chętne do ożenku. Uwierzcie mi, ja też nie byłam. I po prostu zakochałam się bez pamięci i w ogóle nawet no, nie było innej opcji, nie? No dobra, moi drodzy. Jak po plastyce połowek, czy wszystko skończyło się dobrze? Ogólnie skończyło się dobrze, ale jeżeli ktoś nie wie, to właśnie ja po lutowej operacji miałam bardzo długo powikłania, miałam problem z rogówką w prawym oku, rany mi się zagoiły, wszystko było ok i wiem, że to nie był błąd lekarza, bo konsultowałam to na przestrzeni kilku miesięcy z wieloma lekarzami przeróżnych specjalizacji, naprawdę takimi autorytetami, więc usłyszałam dwu czy trzykrotnie, że to jest reakcja mojego organizmu na operację, te powikłania. A to, co się działo z tym okiem, to jest w ogóle nie do opisania. Nie chcę o tym myśleć, nie chcę do tego wracać. To jest bardzo bolesne wspomnienie, bardzo stresujące. Ten czas był dla mnie trudny. A jeszcze taka, wiecie, świadomość, że no masz to na własne życzenie, nie? No bo jak
coś ci się stanie i jesteś na stole operacyjnym, bo los tak zdecydował, to w ogóle jakby po prostu musisz to przetrwać, nie? A jak ty podejmujesz świadomie decyzję, że chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie i masz z tyłu głowy, że coś może pójść nie tak i potem faktycznie coś idzie nie tak, to trochę masz pretensje do siebie, takie mieszane uczucia, że może nie trzeba było tego robić i w ogóle. I powiem wam tak, to może być szokujące dla niektórych osób, ale mimo tego, że przez parę miesięcy działo się to, co się działo z tymi powikłaniami i miałam dużo stresu, to jakby finalnie no nie żałuję, że zrobiłam tę operację, bo bardzo długo źle się czułam ze sobą, z tym jak właśnie moje oczy się zmieniły, te wory pod oczami mi dodawały po prostu 20 lat i jakby podejmowały mi, nie pokazywały tego, jak jestem naprawdę, jakby zabierało mi to, że jestem radosna, że jestem pozytywna, że ciągle wyglądałam na zaspaną, zapłakaną i w ogóle. Więc nie żałuję tego absolutnie. Dół mi się podoba 10 na 10, góra 8 na 10, więc reasumując, jestem bardzo zadowolona z operacji. Co sprawiło, że postanowiłaś żyć po swojemu i na swoich zasadach? To, że od dziecka się po prostu dusiłam. Wychowałam się w domu, w którym no, nie mogłam być sobą. Moi rodzice w ogóle mieli zupełnie inny pomysł na to, jaka ja mam być i kim mam być. A że byli tacy dość despotyczni, no to ja jako taka nieśmiała dziewczyna, no nie za bardzo umiałam walczyć o swoje. No i im starsza byłam, im bardziej jakby dojrzewałam emocjonalnie. Jak urodziłam moją córkę, to już w ogóle był taki punkt przełomowy. Jak zaczęłam być za nią odpowiedzialna, to zrozumiałam, że też sama za siebie jestem odpowiedzialna. Po prostu coś mi przeskoczyło. Przepraszam jeszcze na chwilkę. Jak Oliwia się urodziła, to miałam taki, po prostu nie wiem, coś mi się odblokowało w głowie i patrząc na nią, zrozumiałam, że jestem nie tylko odpowiedzialna za nią, ale tak samo jestem odpowiedzialna za swoje życie. I dopiero wtedy zaczęłam podejmować takie kroki ku niezależności, ku szczęściu, ku uwolnieniu się również mentalnie od tych blokad, które miałam w głowie i od przekonań. Bo to, że ja wyprowadziłam się z domu i zarabiałam i byłam niezależna, to nie znaczy, że ja żyłam po swojemu, bo jeszcze przez parę lat uczyłam się tego, żeby przestać robić pewne rzeczy, myśląc o tym, co by pomyśleli moi rodzice, jak oni zareagują. I dopiero jak chodziłam do psychologa na takiej dwuletniej terapii, to zrozumiałam. Więc jakby, jeżeli cały czas borykasz się z tym, że właśnie żyjesz pod dyktando innych, że widzisz, że no nie jesteś po prostu sobą, że nie robisz rzeczy, które sprawiają ci radość, to warto się temu przyjrzeć, dlaczego tak jest, komu ty chcesz zaimponować, czy ty przypadkiem właśnie nie jesteś w takiej pułapce jak ja, bo przepracowanie tego daje ci nowe życie po prostu. Ja tak naprawdę, moje życie to jest jak dwa życia. No dosłownie. Dosłownie tak. I od tematów trudnych i głębokich przechodzimy do lekkiego. Ile razy nawyliłaś się do odcinki? Z tego co pamiętam, to dwa. Raz, jak byłam wegetarianką i miałam taki, no mój organizm był wtedy, no różne mi płatał figle. To kiedyś się tak strasznie upiłam, że zemdlałam, jakby w sensie no odcięło mnie po prostu. I tam były historie, że moi koledzy ze studiów mnie wsadzali do taksówki, że jakieś tam żarty, że niosą dywan, a potem taksówkarz zobaczył, że tak naprawdę to ja nie jestem dywanem, tylko śpiącą jakąś kobietą, być kobieta, dwóch facetów, po prostu masakra. Jak ja potem następnego dnia słyszałam całą tę historię, to myślałam, że padnę. To byli tacy naprawdę moi przyjaciele zaufani, więc chyba absolutnie tam nie było żadnych podtekstów, niebezpieczeństwa, czy coś. Oni mnie tak naprawdę uratowali, wynieśli z klubu. Ja nawet nie pamiętam, w którym momencie, nie wiem, czy ja siedziałam, że się położyłam, nie wiem. I drugi raz w życiu dorosłym zdarzyło mi się, że po prostu nagle bęk w trakcie imprezy i nie pamiętam drogi do domu i tak dalej. Więc dwa razy to chyba nie jest tak źle. I ogólnie teraz bardzo rzadko, sporadycznie spożywam alk. Kiedyś, jak miałam taki czas właśnie imprezowania, balowania na studiach, no to wiadomo, że częściej, ale jednak zawsze miałam taką lampkę, kiedy przestać pić, nie? Nie wiem, skąd to się wzięło, jakieś takie miałam poczucie, nie wiem, że się może bałam właśnie, że coś się stanie, poczucie odpowiedzialności za siebie.
Nie wiem. Jak długo jeszcze będziesz nosić ortezę? Nie wiem, bo czekam na opis rezonansu magnetycznego, który robiłam parę dni temu. Za chwilę będę miała ten opis. I z tym opisem idę do lekarza. 22 mam wizytę u ortopedy, który mi powie, co dalej. I zdecydujemy właśnie, co i jak. Ale z tego, co wiem, to orteza to jest minimum 6 tygodni. Więc można powiedzieć, że jestem w połowie, jeżeli będzie mnie dotyczyć to minimum. No ale tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje pod tym kolanem. Boli jak cholerka. Niekiedy. Wczoraj miałam tragiczny dzień, dzisiaj mnie na przykład mniej boli. Więc to jest takie w ogóle, albo że ten ból migruje, strasznie dziwne. Gdzie bym chciała polecieć w tym roku, jaki kraj odwiedzić? Może to dziwnie zabrzmi, ale chciałabym właśnie trochę mniej podróżować niż rok temu. Naprawdę. Boże, naprawdę ludzie się zmieniają. Oczywiście chciałabym polecieć do Stanów, bo rok temu to nie wypaliło, no ale w zeszłym roku miałam bardzo dużo różnych podróży, dużo się przemieszczałam, bardzo dużo się działo. Wspaniałe to jest i chciałabym, żeby dalej dużo się działo, ale jakby o te trzy rzeczy mniej, nie? Na miesiąc. Żebym jednak właśnie to, co mówiłam na początku, miała trochę takiej przestrzeni właśnie dla siebie, dla rodziny, dla spokoju, dla takiego mindfulness. Więc bardzo bym chciała wrócić do Stanów i na pewno jakieś, wiecie, no po Europie gdzieś tam się będziemy przemieszczać, czy po przepięknej naszej Polsce. Nie mam jako takiego wielkiego celu, planu. Naprawdę chciałabym, żeby ten rok był spokojniejszy. Ostatnie pytanie. Bardzo zabawne, ale prowadzi mnie do smutnego wniosku. Jak to jest nie pić Sylwestra i obserwować kumpelkę? Ada, pozdrawiam Cię. Pytanie zadała Ada, z którą spędziłam Sylwestra. Pierwszy raz w życiu, będąc trzeźwa na imprezie, i to jeszcze, wiecie, lekka kaleka, bawiłam się fenomenalnie. Wróciliśmy do domu przed 4:00, w ogóle złapałam fazę pijanych ludzi. Tak się, słuchajcie, uśmiałam. Miałam tak dobry czas, mimo że przez całą imprezę siedziałam albo przy stoliku, albo przy parkiecie. Wszyscy wokół mnie tańczyli, to było super zabawne. Ja miałam rolę fotografa, więc wiecie, miałam przynajmniej takie poczucie, że do czegoś się przydaje. Było prześmiesznie, przefajnie i w ogóle nie czułam się obco, a jechałam tam trochę bojąc się, że może być tak, że wszyscy wokół będą mieli super fazę, a ja nie będę wiedziała, o co im chodzi i będę siedziała zgorzkniała i jeszcze pewnie zrobię jakąś dramę, nie? Że ja was nie rozumiem. Nic takiego się nie wydarzyło, było super i takie dwa smutne wnioski. Pierwszy to taki, że przez ostatnie lata, jak nie wiem, no wiecie, ja naprawdę dużo nie imprezuję, ale jak już gdzieś, nie wiem, wychodzimy, czy jakaś kolacja z znajomymi, zawsze tam ten kieliszek, tam wina, czy jakiś alkohol jest, nie? Czasami oczywiście to są drinki, jest ich więcej i zawsze miałam takie poczucie, że o, jak już imprezujemy, to ja muszę się napić. A tu się okazuje, że nie muszę się napić, żeby super się bawić. I to jest dla mnie bardzo przykre, szczególnie, że przez ostatnie dwa lata w moim otoczeniu bardzo dużo ludzi zaczęło przesadzać z alkoholem. To jest trudny temat. Nie wiem, czy to jest dobry temat na Q&A i w ogóle na YouTube'a, ale chciałabym, żebyście też się temu przyjrzeli i tak zastanowili sami, czy może nie za dużo, nie za często, bo kurczę, ta granica trochę się zaciera i jest mnóstwo ludzi, o których ja się po prostu szczerze, o tak, szczerze, po prostu moja mowa ciała mówi sama za siebie, martwię, nie? Bo widzę, jak tracą kontrolę po prostu nad swoim życiem. I nie ma w ogóle komunikacji z takimi ludźmi w tym temacie, nie? Bo oni nie widzą problemu, więc ciężki temat ogólnie. I tak. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie pytania, za to, że byliście ze mną. Raz jeszcze powtórzę, jak macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie literkę P i to pytanie w komentarzu. To nagram za jakiś czas nowy Q&A właśnie z pytaniami z YouTube'a. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, bądźcie zdrowi i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!